Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. 10 w piątek, Tam jeszcze do skrzynki trzeba zobaczyć. To nie do końca jest taka zgoda pomiędzy Moskwą i Ankarą, ponieważ trzeba pamiętać, że z punktu widzenia Turcji obalenie Bashara al-Assada jest celem dość istotnym. Cała operacja Turcji na terenie Syrii, czy wspieranie tych przeciwników reżimu Bashara al-Assada przez Turcję miało na celu obalenie właśnie tego prezydenta, Rosji wręcz przeciwnie. Rosji zależy przecież na pozostawieniu Bashara al-Assada na fotelu prezydenckim w Syrii, ponieważ to jest jedyny przyczółek rosyjski, przynajmniej na razie na Bliskim Wschodzie. W związku z tym ocalenie Assada jest dla Moskwy szalenie istotne. Z kolei tutaj oczywiście Turcja zaczęła się obawiać w pewnym momencie ruchu kurdyjskiego na terenie Syrii. W związku z tym tutaj pewne elementy wspólne łączą Ankarę i Moskwę, łączą po to, żeby nie doszło rzeczywiście do rozpadu kompletnego Syrii, a może właśnie nawet do jakiegoś takiego scalenia jej pod rządami Bashara al-Assada. I to może doprowadzi do pewnej zmiany w polityce tureckiej, pod jakimś tam wpływem rosyjskim oczywiście. Teraz, jak jesteśmy już przy Azji, to o takim południowo-koreańskim serialu. To bym się obrazili, gdyby tak powiedzieli otwarcie. Kawałek mojego w Europie. Tak. Południowo-koreańska prezydent Park Geun-hye została zdymisjonowana przez Trybunał Konstytucyjny, który zatwierdził decyzję parlamentu o jej odsunięciu od władzy. Tak, mamy do czynienia z klasycznym impeachmentem. Przypomnijmy, o co chodziło. Chodziło przede wszystkim o to, że pani prezydent Park udostępniała swojej przyjaciółce tajną korespondencję państwową. Ta, znając tajniki zarządzania państwem, wymuszała na niektórych koncernach koreańskich datki, datki to takie ładne słowo, ale to były pokaźne sumy, na rzecz fundacji, którą prowadziła. No, to uznano za naruszenie praworządności, za naruszenie reguł rządzących państwem prawa i w związku z tym doszło do impeachmentu. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten impeachment, do tego impeachmentu doszło w bardzo trudnym okresie, jeżeli chodzi o dzieje Półwyspu Koreańskiego. Otóż napięcia pomiędzy Koreą Południową i Północną są coraz większe. To jest wynik oczywiście prób rakietowych dokonywanych przez Koreę Północną. Trzeba przy tym jeszcze dodać, że Korea Północna jest gwałtownie bardzo zaniepokojona, podobnie zresztą jak i Chiny, rozmieszczaniem tarczy antyrakietowej, systemu antyrakietowego THAAD na terenie Korei Południowej. Chiny już wyraźnie mówią, że podejmą środki adekwatne do tego niby zagrożenia, bo ten system THAAD ma raczej przeciwdziałać rakietom wypuszczanym czy wystrzeliwanym ze strony Korei Północnej. Dla Chin to nie ma żadnego znaczenia, ale Chiny czują się tym zaniepokojone. Mało tego, w tym rejonie Azji Wschodniej mamy do czynienia z konfliktem na Morzu Południowochińskim, na Morzu Wschodniochińskim. W związku z tym te wszystkie zawirowania
polityczne na terenie Korei Południowej przypadają w okresie bardzo trudnym dla tego regionu. No ale skoro już o Azji mówimy, to jeszcze warto chyba powiedzieć o tym, że 10 marca to kolejna rocznica powstania w Tybecie, antychińskiego powstania w Tybecie. Ja powiem tylko, że wspólnota tybetańska w Polsce dzisiaj o godzinie 11 spotyka się na rondzie Tybetu w Warszawie, żeby zamanifestować swoją solidarność z ofiarami tej chińskiej masakry, której wojska okupacyjne dokonały w Tybecie w 1959 roku. Jest naród, nie ma państwa. Jest naród, nie ma państwa i to naród, który ma bogatą i bardzo interesującą historię, kulturę, cywilizację. Dziękuję bardzo. Krzysztof Renik, Naczelna Redakcja Publicystyki Międzynarodowej. Dziękuję. Jest 8:30. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Donald Tusk pozostanie szefem Rady Europejskiej na drugą kadencję. Tak zdecydowali unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Przeciwna była tylko premier Beata Szydło. Rząd zarzucał Donaldowi Tuskowi m.in. wspieranie opozycji. W konsekwencji Polska nie zaakceptowała wniosków ze szczytu, ale to nie podważa legalności wyboru przewodniczącego Rady. Polska uważała, że w tak ważnej sprawie powinna obowiązywać jednomyślność. Tak mówiła premier Beata Szydło. Źle się stało, że ten wybór został przeprowadzony w taki sposób. Polityk mianowany na jedno z najwyższych stanowisk w Unii przy sprzeciwie kraju, z którego pochodzi, to sytuacja bezprecedensowa. Zwróciłam uwagę wszystkim zebranym, ta sytuacja dotyczy Polski. Ale niedługo również i oni mogą znaleźć się w takiej sytuacji i aby zastanowili się. Donald Tusk po wyborze na drugą kadencję powiedział, że będzie współpracował ze wszystkimi krajami, bez wyjątku. Później w rozmowie z polskimi dziennikarzami dodał. Ja zrobię wszystko, żeby uchronić przed negatywnymi skutkami takiej politycznej izolacji, żeby polska delegacja tu w Brukseli osiągała swoje cele. Donald Tusk ocenił, że wybór jego osoby na drugą kadencję jest dobry dla Polski. Premier Beata Szydło uznała, że ten wybór to prymat siły nad zasadami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezesem zarządu Polskiego Radia został Jacek Sobala. Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych. Rada odwołała jednocześnie dotychczasową prezes Barbarę Stanisławczyk. Jacek Sobala to były szef radiowej Jedynki, Trójki i Radia BIS, a ostatnio dyrektor TVP Warszawa. Drugim członkiem zarządu Polskiego Radia jest Mariusz Staniszewski, którego Rada wybrała w lutym. Wybór nowego prezesa publicznego radia stał się konieczny, kiedy Barbara Stanisławczyk złożyła dymisję po wygranym konkursie. Pożegnała się z pracownikami i współpracownikami. Prezes dziękowała także słuchaczom. We Włoszech mieszka 100 tysięcy na ogół dobrze zintegrowanych Polaków. 3/4 to kobiety. Wyniki badań przedstawiło Włoskie Centrum Badań nad Imigrantami. Większość Polaków świadczy usługi budowlane, a Polki głównie zajmują się sprzątaniem i opieką nad osobami starszymi lub dziećmi. Ale w ciągu ostatnich 10 lat niemal od 0 do 11% wzrósł odsetek Polaków wykonujących pracę wymagającą bardzo wysokich kwalifikacji. Ponad 4 tysiące posiada własne przedsiębiorstwa i firmy, głównie budowlane i handlowe. Jak mówi kierujący badaniami dr Antonio Ricci, Polacy asymilują się bardzo dobrze. 10 lat temu były obawy przed polską inwazją, ale nic takiego się nie stało, a Polacy wtopili się we włoskie społeczeństwo. Są pomostem między Polską a Włochami. Blisko 90% włada dobrze językiem włoskim. Ponad połowa żywo interesuje się Polską. Najmłodsze pokolenie mówi, że w 37% myśli o powrocie do Polski. To jest bardzo dobre wiadomo, bo mówimy o ludziach wykształconych. Powiedział ambasador Tomasz Orłowski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po 8. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radio 24. Piotr Wąż i nasz kolejny poranny gość. I kolejny gość z Brukseli, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Legutko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, czy było warto? Czy było warto podjąć walkę, która wiadomo, że była skazana na porażkę? No, nie było innego wyjścia. To nie może być tak, że rząd polski popiera w ciemno każdego kandydata. Mógł wstrzymać się od głosu w sprawie Donalda Tuska?
No, jakby Donald Tusk powstrzymywał się od komentarzy na temat rządu polskiego, no to wtedy być może taka byłaby możliwość, ale to jest kwestia zasad. Ja to słyszałem przed chwilą w wiadomościach, że zarzuty były, że Donald Tusk wspiera opozycję. Nie, zarzuty były takie, że Donald Tusk atakował rząd polski. Przewodniczący Rady to jest człowiek odpowiedzialny za współpracę z rządami krajów członkowskich, wszystkimi rządami. Taki człowiek nie może sobie pozwolić na atakowanie rządu jakiegokolwiek kraju. Wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne, miał powiedzieć do premier Beaty Szydło prezydent Francji François Hollande. I to jest bardzo prawdopodobne, że coś takie, że takie słowa padły, bo to jest ten sposób myślenia, który zwycięża od pewnego czasu w Unii. To znaczy większość uważa, że może podejmować wszelkie decyzje, również decyzje co do zasad, co jest zgodne z zasadami, co nie, co jak należy te zasady i reguły interpretować. Czyli z jednej strony, panie profesorze, to co może być plusem z całej tej akcji, to jest to, że udało się pokazać, że na przykład Unia Europejska nie kieruje się zasadami, o których mówiła premier Beata Szydło, czyli zasady i wartości, że nie będzie, że jest prymat siły nad zasadami, że nie ma wzajemnego szacunku i solidarności, ale z drugiej strony, panie profesorze, nie ma też liczenia się z głosem Polski na unijnej arenie. Nie ma liczenia się z głosem krajów, które w tej większości się nie znajdują. Ja przypomnę, że 2,5 roku temu, jak było głosowanie nad przewodniczącym Komisji Europejskiej, to niektóre kraje były przeciw kandydaturze Junckera, między innymi Wielka Brytania. Głos Wielkiej Brytanii został zignorowany. Gdyby nie był zignorowany, gdyby był ktoś inny na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej, nie jest wykluczone, że nie doszłoby do Brexitu. Więc to jest polityka krótkowzroczna. To, że właśnie najmocniejszy rząd na kontynencie europejskim, czyli Niemcy i sojusznicy tego rządu tak naprawdę decydują o wszystkim, ma też swoje konsekwencje. Miało swoje konsekwencje w przypadku Junckera i być może będzie miało, oby był złym prorokiem, jakieś konsekwencje. W przypadku Tuska, choć funkcja przewodniczącego Rady nie jest tak ważna jak funkcja przewodniczącego Komisji. Profesor Bogusław Liberacki, wiceszef Parlamentu Europejskiego, mówił godzinę temu, że to Prawo i Sprawiedliwości zabrakło takiej szerszej perspektywy. Szerszej perspektywy polegającej na tym, że podejmujemy decyzje teraz, podejmowane są przez rząd, który się zmieni, a te decyzje będą jednak rzutować na dalsze relacje w Unii Europejskiej. To w momencie, ważnym momencie, kiedy stoimy przed dyskusją o reformie Unii Europejskiej. Nie bardzo rozumiem tego zarzutu. Ja myślę, że byłoby fatalne, gdyby rząd polski przedstawiał się z tej strony, jak się przedstawiał rząd poprzedni. To znaczy, cokolwiek się decyduje, to my jesteśmy za. To nie jest tak, że jeżeli ktoś jest miły i się uśmiecha, to zawsze dostaje, co chce. Myśmy byli, uśmiechali się i nie dostawaliśmy ani trochę. A czy ceną za obronę swojej podmiotowości, bo też premier i prezydent zawsze podkreślali to, że musimy bronić swojej podmiotowości, swoich racji na arenie międzynarodowej. Czy ceną za obronę swojej podmiotowości w tym wypadku też będzie pewnego rodzaju izolacja w Unii Europejskiej? Nie ma czegoś takiego jak izolacja w Unii Europejskiej. Pytam w kontekście, panie profesorze, stanowiska Grupy Wyszehradzkiej, bo nawet Viktor Orban powiedział, spór o Donalda Tuska zostawiamy Polsce. My się w to nie wtrącamy. No tak, kiedy socjaliści nie wystawili swojego kandydata, wtedy wszystko stało się jasne. To nie jest wybór przewodniczącego Rady, Donald Tusk, nie Donald Tusk, to nie jest coś, co by rzeczywiście mocno angażowało te kraje, zwłaszcza, że Donald Tusk był kandydatem ETR-u, do których należał Węgry. Ale gdyby był kandydat...
panie profesorze, gdyby był kandydat socjalistyczny, to wtedy by cała gra inaczej wyglądała. Przepraszam, przerwałem pana, panie profesorze, bo zmierzałem do jednej konkluzji, do takiej, że nawet nie mieliśmy poparcia ze strony Węgier czy Słowacji. To są nasi naturalni sojusznicy i to jest pytanie o to, czy to nie jest porażka polskiej dyplomacji, że nawet nie udało się zjednoczyć we wspólnym stanowisku państw Grupy Wyszehradzkiej. No nie ma co ukrywać, skoro nie udało nam się, to nie jest to zwycięstwo. Natomiast ja chciałbym po pierwsze, że dla wielu jednak krajów to była sprawa dość błaha, a po drugie są w Unii Europejskiej rozmaite spory, problemy, które dzielą kraje w rozmaitych konfiguracjach. Więc ja bym przestrzegał przed takim myśleniem. Nie wolno w ogóle tak myśleć, że nagle ktoś staje się nielubiany, ponieważ w jakiejś sprawie wystąpił przeciw. To, że jest się przeciw, to jest normalna kolej rzeczy w polityce. W jednych sprawach się jest przeciw, w innych się jest za. Na tym polityka polega, że w jednych sprawach się zgadzamy, w innych się nie zgadzamy. No, gdyby Polska w ogóle nie mogła być przeciw, tylko zawsze musiała być za, to równie dobrze mogliby... Wszystkich nienaruszonych tradycji kościołów, takich samych jak uczniów. Jedną z nich jest przedstawianie wzorów za pośrednictwem obrazów. Jeśli zgadza się z literą orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego wcielenia Słowa Bożego oraz przynosi nam korzyść, ponieważ przedmioty przekazują jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, co bez dwuznaczności oznaczają. Koniec cytatu. Wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa. Dotyczy to także świętych obrazów, Matki Bożej i świętych. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który został w nich uwielbiony. Ukazują mnóstwo świadków, którzy nadal uczestniczą w zbawieniu świata i z którymi jesteśmy zjednoczeni, zwłaszcza podczas celebracji sakramentalnej. Przez ich wizerunki objawia się naszej wierze człowiek stworzony na obraz Boga, przemieniony wreszcie na Jego podobieństwo, a nawet aniołowie włączeni także w dzieło Chrystusa. W nauczaniu Soboru Nicejskiego II czytamy także, idąc jakby królewskim traktem, za boskim nauczaniem świętych ojców i za tradycją Kościoła katolickiego, wiemy przecież, że w nim przebywa Duch Święty, orzeczony z całą stanowczością i traktem, że przedmiotem kultu powinno być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaice lub wykonane w inny sposób, które ze czcią umieszcza się w kościołach, na sprzęcie liturgicznym, czy na szatach, czy na ścianach, czy na desce, w domach, czy przy drogach, z wyobrażaniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela.
dobre.
Także precz z Mareczkiem. No to ja dawno mówiłam. Modlić się, modlić się. Że to jest wampir, to jest osoba, która się z wszystkich niczego dobrego nikomu nie zrobi. Nic nie śni. On potrafi być, wiesz, odwdzięczający się. Ale... Uwierzę. Ale ludzie nie chcą z kimś, kto nie ma duszy ludzkiej, czy może nie jest duszą ludzką, tylko psią. No, wiesz, w przypadku Mareczka to zaczynam to wierzyć, wiesz. Psią. Co nieco zaczęło działać, co nieco. Zobaczymy dalej. To nieco zaczęło działać. Bo on jak była ta Jakubowska, tak, no to mówi, tak, już daje numer konta. No i co? Ona mówi, że to na nazwisko, ale to jakim to dziadem podłym i głupim trzeba być, żeby się nadstawić. On jest po prostu podły. Bo tak jak ty powiedziałaś, że z tym samochodem, że wybrała z karty, zabrała samochód i faceta wystawiła na ulicę. No widocznie zasłużył, wiesz, kobieta, że była prawie... Yes. No ale dzięki, ale przecież nie miała na ten. No tak, no, tak. Coś tak, musiało ciągle, robić. Tak, wiesz. Coś musiało być ciągle nie tak. Wiesz, a może i na kopach jeszcze, no trzeba wie. Wiesz, no facet ma przeklapane jego problem. Także ten Stasio, biedny, co on tam w tej firmie wezwał policję, bo ten to jest w ogóle skandal cały, nie prezes, tylko ten inspektor, co tych ochroniarzy sprawdza, zadzwonił na policję, pan powiedział, że on jedzie, no ale nie przyjechał, to więc policja kazała mu zapłacić 100 zł kary. No dobrze, no, przecież wiesz, oni nie są, wiesz, chłopcami na posyłki, bardzo dobrze. Także ten nie przyjechał, ten zapłacił 100 zł no, i tyle. No to będzie pamiętał, że się, wiesz, nie robi czegoś, wiesz, byle jak. No, to co to? Że oni też mają swoją dumę, ambicje, poza tym mają standardy w regulaminie. No, co to, MPO? Żeby ich, wiesz, no, mógł w tym czasie jakiś być napadł na bank, albo ktoś kogoś zamordował. Na przykład. A ten też durny, też mu napisałam, kretynowi. Boże, że te chłopcy są takie durne. To mają specjalne miejsce w moim sercu, że bardzo... Takie przerwy są, że w sercu też ja mogą być dziury. Każdemu dowódcy, żeby był tak kochany przez swoich żołnierzy, jak mój ojciec. W piątek wieczorem senator Anders w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej otworzy wystawę poświęconą generałowi Andersowi i historii drugiego korpusu. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Prognoza pogody. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz. Temperatura od 4 stopni miejscami na wybrzeżu do 5 na północnym wschodzie i do 9 na południu. W rejonach podgórskich dzisiaj temperatura od 2 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywistym, zachodni i północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Dzień dobry Państwu, Wojciech Surmacz przed mikrofonem, a moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu jest pan Mariusz Szpikowski, dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze i Portu Lotniczego imienia Fryderyka Szopena. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panu, witam państwa. Od niedawna bardzo mocno akcentowany temat trafił do przestrzeni publicznej Centralny Port Lotniczy. Ten temat jakby staje się takim leitmotivem co jakiś czas, od wielu, wielu lat. Projekt Centralnego Portu Lotniczego pojawiał się podczas w czasie rządów różnych ekip. Dzisiaj wygląda na to, że po raz pierwszy jest traktowany poważnie. Panie dyrektorze, krótko o koncepcji Centralnego Portu Lotniczego, bo przed wejściem do studia ustaliliśmy już sobie, że nie jest to cel sam w sobie, że nie chodzi tak naprawdę o zbudowanie Centralnego Portu Lotniczego i jakby spoczęciu na laurach.
Oczywiście, że nie. Tutaj to, co należało podkreślić i powiedzieć wyraźnie, odnosząc się do stwierdzenia, że nie jest to temat nowy. Oczywiście nie jest to temat nowy. Nowy jest sposób patrzenia na ten temat. Otóż historycznie, jeśli chodzi o rozwój polskich portów lotniczych, nigdy nie było w Polsce żadnej strategii dotyczącej ilości tych portów, ich charakteru, czy będzie to port lokalny, czy będzie to port międzynarodowy, gdzie takie porty, zależnie od swojego charakteru, powinny być zlokalizowane. W efekcie budowano porty w sposób chaotyczny w Polsce, w zupełnym oderwaniu od systemu drogowego, od systemu kolejowego. Czasami następowała wręcz kanibalizacja różnych sektorów transportu zamiast ich uzupełniania. Bo on mówi, że ten Stasio to jakiś taki nie narkoman, surnięty taki, jak ludzie się mają prawo bać, bo teraz dopiero w Polsce wychodzi, że a to jeden z depresją, a to jeszcze nie wszystko z depresją taką, z depresją taką. I teraz jak dziad Chamski ze wsi, a to przyjeżdża z Pragi, proszę ciebie, północ, to, to przecież Praga, no to krzyczy, wrzeszczy, to on ma prawo się bać, dlatego wzywał policję normalnie, co mnie to rozbawiło, ale on nie przyjechał, a policja przyjechała, bo musiała i kazała mandat. O co chodzi, jeśli chodzi o port lotniczy? Dlaczego to jest inwestycja centralny port lotniczy? Dlaczego to jest tak, tak ważna inwestycja? Tak, że się człowiek bał, że się bał, że przyjedzie inspektor i go pobije. No to po prostu w jakim świecie my żyjemy, przepraszam bardzo. Samo to, że się bał i samo to, że taka możliwość jest, że pobije, że cuknie, że nakrzyczy, a takie nakrzyczenie, takie huzia na juzia, to jest już jako pobicie. Dlatego, a psu jak hukniesz, jest bardzo wrażliwy, pan redaktor słusznie zauważył, iż sam port lotniczy centralny nie jest celem samym w sobie, ale port lotniczy, podobnie jak i narodowy przewoźnik, który jest jedynym zainteresowanym rozwijaniem operacji z takiego portu, są to jedynie narzędzia do osiągnięcia pewnego celu. Oczywiście taki port lotniczy musi być usytuowany na przecięciu autostrad, dobrze zasilany przez sieć kolejową, tak miał jak największy obszar ciążenia. O co chodzi? Jaki jest taki naprawdę cel nadrzędny? Cel nadrzędny jest taki, aby jak najwięcej z głównych szlaków komunikacyjnych przechodziło przez teren naszego kraju, wykorzystując jego potencjał demograficzny, wykorzystując jego położenie geograficzne. Dlaczego jest tak ważne, żeby te szlaki komunikacyjne, zarówno jeśli chodzi o przepływy pasażerów, ale też podkreślam, przepływy towarów, które... Chyba nawet przede wszystkim, tak? Tak, dlatego, że w dniu dzisiejszym towary praktycznie rzecz biorąc tylko przejeżdżają tranzytem przez nasz kraj, a główne korzyści z ich przeładunku w kategorii dużych centrów logistycznych przeładunkowych są w Niemczech, to jest Frankfurt-Lipsk. I teraz budując taką odpowiednią infrastrukturę, przekierowując te główne szlaki komunikacyjne w tej ilości, które oczywiście jest to możliwe z uwzględnieniem położenia i potencjału naszego kraju właśnie na terenie Rzeczpospolitej, Polska osiąga wymierne korzyści gospodarcze. Jest to interes naszego kraju i to chyba po raz pierwszy od wielu lat zostało zauważone i wybrzmiało w sposób wyraźny, że system transportu lotniczego jest integralnym i nieodłącznym elementem strategii transportowej kraju, intermodalnej, z drogami, z koleją. Strategia transportowa kraju jest nieodłącznym elementem strategii rozwoju naszego kraju i to jest bardzo istotne. W tym celu musimy się zmierzyć ze stanem zastanym. Stan zastany w Polsce jest niestety taki, iż tak jak powiedziałem, system drogowy, kolejowy i portów lotniczych rozpatrywano do tej pory rozdzielnie. Jeśli chodzi o same porty lotnicze, to tak jak powiedziałem, proszę sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby drogi były budowane bez Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale decydowałyby o tym samorządy. Bo raczej by się nie spotykały, przepraszam, albo ciężko by było, żeby na siebie trafiły, bo bywały takie przypadki. Oczywiście, że tak. Już nawet nie wspomnę, w czasach przed 89 roku. Tak, już nawet nie wspomnę, że pewnie nie wpisałyby się w ścieżki komunikacyjne drogowe, te, które są poza granicami naszego kraju, bo musimy się wpisać w system komunikacyjny Europy. Tak niestety było z portami lotniczymi. Tutaj też to jest punkt wyjścia. Z drugiej strony, jeśli chodzi o rozwój ruchu pasażerskiego, mamy główne lotnisko przesiadkowe dziś, które jest lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest to węzeł przesiadkowy, tak zwany hub komunikacyjny. Który się krztusi. Który się krztusi, czyli mówiąc otwarcie, ze względu na ograniczenia głównie środowiskowe. Mamy wiele ograniczeń, które każde z nich ujawnia się stopniowo. To nie jest tak, że jest to jeden czynnik. Lotnisko Chopina jest lotniskiem położonym w mieście, otoczonym już przez
bloki mieszkalne. Mamy ograniczenia infrastrukturalne związane też z zabudową autostrady. Zostały pobudowane już w taki sposób, że nie ma możliwości rozwoju tego lotniska. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy my walczymy o każdy dodatkowy milion pasażerów w kategorii możliwej do uzyskania przepustowości. Jeśli popatrzymy na cel nadrzędny, jakim byłoby zbudowanie Centralnego Portu Lotniczego i horyzont czasowy, tutaj na dzień dzisiejszy opinie są jeszcze podzielone. Pieniądze dają godność. Było to krócej niż 10 lat, ale jeżeli te pieniądze wynikają z pracy, to jest jednoznaczne. To ale same pieniądze jako takie, no niekoniecznie. Ja odwołał się tylko do przykładu Lizbony, która to jest bodajże 2007 rok. Budowa lotniska na początkowo na 20 milionów pasażerów z jednym pasem, drogą startową, terminalem kosztowała około 3 miliardów euro z zabezpieczeniem terenu. Przepraszam, skala, która mniej więcej jakby pasuje do tego... Nie. To był pierwszy etap. Do tego tak, zabezpieczono... Ale mówię tak w ogóle. Tak, dzisiaj mamy na lotnisku Chopina 14 milionów pasażerów i mamy poważne, już widzimy poważne symptomy, które zaczną tutaj też być widoczne w przyszłości. Mówiono o przepustowości 22 milionów pasażerów na lotnisku Chopina, co jest czysto iluzoryczne, bo musiałoby się to odbywać w taki sposób, że ruch na lotnisku byłby rozłożony równomiernie w ciągu doby i równomiernie w ciągu 7 dni w tygodniu. To się nie dzieje. Ale uzupełniając wypowiedź co do kosztów, zwiększenie w Lizbonie o kolejny pas ruchu i rozbudowę terminala do 40 milionów pasażerów kosztowało około 5 miliardów euro. 3 miliardy? W sumie, tak? Plus dwa dodatkowe. Okay. Plus dwa dodatkowe. My planując w tym momencie Centralny Port Lotniczy, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę jego położenie geograficzne i otoczenie się, tak zwane uwarunkowanie środowiskowe. Położenie geograficzne bez wątpienia. Powinno być to na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych, kolejowych, żeby jak najwięcej pasażerów mogło wprost do niego dojechać, pasażerów i towarów, w ciągu powiedzmy 2 godzin czasu dojazdu. To jest jedna z bardzo istotnych rzeczy. A druga kwestia, należy zabezpieczyć tereny na rozbudowę tego portu, jak ja to określam tak kolokwialnie, według filozofii Lego, czyli może nie budujemy portu od razu super wielkiego, ale budujemy taki, który zabezpieczy nam ruch i pozwoli nam na rozbudowę tego portu stopniowo w taki sposób, aby zawsze być przed ruchem. Czyli taki logiczny rozwój. Logiczny rozwój. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, również należy zabezpieczyć tereny wokół tego portu, gdyż w tym przypadku też należy zabezpieczyć tereny wokół portu, aby mogły tam powstawać centra logistyczne, przeładunkowe, które będą istnieć, inwestować podmioty prywatne. To będą centra biznesowe, kongresowe, wystawiennicze. To są naprawdę, moim zdaniem, kolosalne inwestycje dla kraju, które przełożą się nie na tak zwany zrównoważony wzrost, ale będzie to bardzo poważny impuls dla gospodarki. No dobrze, perspektywa czasowa takiej inwestycji, jakby uruchomienie tej inwestycji, sam pan powiedział, że to jest kilka lat, tak? Co w międzyczasie? No bo problem na Okęciu, na lotnisku Chopina jest realny. Co z tymi pasażerami, których no trzeba w jakiś sposób obsłużyć? Mamy lotnisko w Modlinie, mamy port lotniczy w Modlinie. Gdzieś już czytamy w mediach pana wypowiedzi o tym, że być może pojawi się koncepcja taka, żeby część pasażerów, tych, którzy się nie będą mieścić na Okęciu, przerzucić do Modlina, a to wiąże się też z doinwestowaniem tego lotniska. No to należy sobie wyjaśnić uwarunkowania, również prawne, regulacyjne, w których funkcjonujemy. Oczywiście kwestia wygląda w taki sposób, że nie ma możliwości dziś po prostu powiedzenia części pasażerów linii lotniczych, że nie obsłużymy. Jesteśmy lotniskiem użytku publicznego i musimy obsłużyć każdego, kto tylko dostanie od koordynatora zewnętrznego pozwolenie na start i lądowanie zgodnie z naszymi parametrami koordynacyjnymi. Ale oznaczałoby to, że w najbliższej przyszłości, kilku lat do przodu, mimo tych inwestycji, które wykonamy na lotnisku Chopina, możemy mieć problem z obsługą takiego ruchu. Tu stawiamy kropkę. Do tematu na pewno będziemy wracać, bo inwestycja ogromna i na pewno będzie pojawiała się na faryzeuszy, na saduceuszy, na lichwę, na procent przerobione, a że się wywyższa, to mogliby mu zarzucić, a tak mówili, bo to... Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję. Tak. Najlepiej
jak szwagier. A ksiądz mówi, że jest biologiem, że jest bardzo wysoko kształcony, że wierzy w ewolucję. No i się zbłaźnił na samym początku. Bo ksiądz jeszcze tu w radiu to jest inny, a tak jak rozmawiasz, nie ma kamer, a on tego nie wie, że nie ma mikrofonu, to zachowuje się fatalnie, jak cham. Na placu na Rukawica to chciał nas ze schodem zrzucić, bo zobaczył świadków Jehowy, niewinnych ludzi. Dziadki ciepły, a ja mówię to ksiądz tak zawsze w stosunku do swoich owieczek, mówi, zachowuje się i po prostu zrzeszczy. A ta siostra ucieka, nie pan bokalistę. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie, dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorhexydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Polacy pokochali zdrapki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrapki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram zdrapki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrapka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, samochód. Także reklama za reklamą, aby więcej zarobić. Jaka to linia? No, półmysia tutaj. Tak, półmysia. Tutaj muzyka z linii mysiej. My tutaj tylko patrzymy, tylko słuchamy, słyszymy. Słuchaj, ze słuchania człowiek zbawiony będzie. Z czytania Słowa Bożego, przy słuchiwania się Słowu Bożemu człowiek zbawiony będzie, no bo będzie jednostką duchową, nastawioną nie na lichwę, nie na procent, nie na pieniądze, tylko na Pana Boga. I tutaj musimy dobrze wiedzieć, co jest grane teraz. Tak zdecydowali unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Przeciwna była tylko premier polskiego rządu Beata Szydło. Rząd zarzucał Donaldowi Tuskowi między innymi wspieranie opozycji. W konsekwencji Polska nie zaakceptowała wniosków ze szczytu, ale to nie podważa legalności wyboru przewodniczącego Rady. Beata Płomecka. Polska uważała, że w tak ważnej sprawie powinna obowiązywać jednomyślność. Tak mówiła premier Beata Szydło. Źle się stało, że ten wybór został przeprowadzony w taki sposób. Polityk mianowany na jedno z najwyższych stanowisk w Unii przy sprzeciwie kraju, z którego pochodzi, to sytuacja bezprecedensowa. Zwróciłam uwagę wszystkim zebranym, ta sytuacja dotyczy Polski. Ale niedługo również i oni mogą znaleźć się w takiej sytuacji i aby zastanowili się. Donald Tusk po wyborze na drugą kadencję powiedział, że będzie współpracował ze wszystkimi krajami, bez wyjątku. Później w rozmowie z polskimi dziennikarzami dodał. Ja zrobię wszystko, żeby uchronić przed negatywnymi skutkami takiej politycznej izolacji, żeby polska delegacja w Brukseli osiągała swoje cele. Donald Tusk ocenił, że wybór jego osoby na drugą kadencję tak jest dobry dla Polski. Ten Stasio mówi, że ja dobrze zrobiłam, bo tak, rozmawiałam z nim, patrzę, że ten z brodą, gdzie odłożyłam słuchawkę, właściwie myślał, że wyłączyłam telefon, on leżał na biurku, a Stasio wszystko słyszał, bo ty zagadujesz, to nie wiesz, co chodzi, podsłuchiwał, a ja poszłam sobie i dzwonię do niego, a on się nie odzywał, no bo on podsłuchiwał i potem mówi, dobrze, konfidencko, niech żyje szpiegowanie, niech żyje śledzenie, górą jesteśmy. Ja mówię, jeszcze trochę, to ty tego wywalisz. I po prostu zobacz, on nie przyszedł wczoraj, to znaczy, że dał mu tydzień urlopu i się chcą go pozbyć teraz. Ja mówię, widzisz, a ty honorowo sam
zrezygnowałeś. No ale on jest Bosman, to przecież Bosman jak na jachcie, prawie że i nie na statku, to on nie może się bać. Ale jak miał jechać ten inspektor, to on się tak bał, że wezwał policję. Ten inspektor nie przyjechał, a policja kazała zapłacić 100 zł. Nie tyle do Polski, co do innych państw europejskich. Taka jest Polska maherowa. Razem z Angelą Merkel w pewnym sensie złamali kręgosłup premierowi Grecji, Aleksisowi Tsiprasowi, który po greckim referendum, gdzie zdecydowana większość Greków opowiedziała się przeciwko planowi Unii Europejskiej dotyczącej prywatyzacji ich państwa i sprzedaży, zmusił premiera Grecji do podpisania jeszcze gorszego zobowiązania. Więc tak naprawdę widzimy, że Donald Tusk przez 2,5 roku rozmontowywał europejski model społeczny i nie służy to zarówno Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Zbigniew Parfianowicz. Ja się z tym nie zgodzę. Absolutnie. Bo to jest tak, że jakby, jakiej wizji oczekiwaliśmy od przewodniczącego Rady, który był tak naprawdę w jakiejś formie sekretarzem tych szczytów tylko. A jeśli chodzi o politykę Tuska w czasie jego kadencji, no to przypomnijmy tylko to, że był pierwszym, który zakwestionował politykę otwartych drzwi w Europie. Tutaj w jego krytyce pojawił się argument, że on był zwolennikiem kwot migranckich narzucanych państwom członkowskim. Ja szukałem potwierdzenia na tą tezę, szukałem dokumentu albo jakiejś wypowiedzi, która mogłaby to potwierdzić. Takiej wypowiedzi nie ma. Są natomiast jego wywiady, czy też tweety, wywiad dla magazynu The Economist z października 2015, gdzie on wprost zakwestionował politykę otwartych drzwi i okien, jak to on określił wtedy, czym jakby no wymierzył policzek Angeli Merkel, która go forsowała na stanowisko przewodniczącego Rady. A jeśli chodzi o Grecję i o Syrizę, no to nie wiem, czy można mówić o łamaniu kręgosłupa Tsiprasowi. W zasadzie no, miał wybór, po prostu porzucić euro i powrócić do drachmy i wtedy realizować swój model gospodarczy w Grecji. Także tak to wyglądało. Piotr Falkowski. No chyba te państwa, które... No dzień, ja piątek, tylko lubię piątek. Wkrótce będą ja nie lubię,